To wy! I bardzo dobrze, że was widzę, bowiem będzie potrzebna wasza pomoc. Nie wiem, czy wiecie, ale w województwie lubuskim w Krzywańcu koło Białogardu Bobrzeńskiego znajduje się niezwykłe miejsce. Bowiem jest tam zakład karny, gdzie osadzone panie wychowują swoje malutkie szkraby, które mają co najwięcej 3 latka. I te szkraby potrzebują takiego samego ducha świąt, jaki jest w waszym domu co roku przy choince. Możecie podarować im właśnie takie święta jak w waszym domu. Ale chodźcie, coś wam pokażę. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że dzieci spędzające swoje dzieciństwo w więzieniu potrzebują dokładnie takich samych rzeczy, jakie potrzebują twoje dzieci w domu. Potrzebują wózków, wanienek, smoczyków, butelek, pieluch. Sami wiecie, ile to wszystko dzisiaj kosztuje. Dlatego postanowiliśmy od zupełnie dobrowolnego darczyńcy wystawić na aukcję taki oto właśnie wspaniały teleskop. Link do niej znajdziecie w napisach pod filmem. A osoby, które mimo wszystko by chciały wpłacić pieniążki dla dzieci z Krzywańca, znajdą tam też numer konta. A ja i pani Mikołajowa kogoś wam za chwileczkę przedstawimy. Chodźcie z nami. Kochanie. Znajdujemy się w Mikołajowym warsztacie. Chodźcie, kogoś wam przedstawimy. Poznajcie Macieja. Maciej na ogół to dobry chłopak, ale nie chciał w zeszłym roku pomóc dzieciom z Krzywańca i dać pieniążków, na których ma całkiem sporo, zapewne jak większość z was. Dlatego mamy nadzieję, że nie będziecie jak Maciej, którego czeka przykra kara od pani Mikołajowej. Bratku! Tak naprawdę jesteśmy grupą przyjaciół, która całkowicie bezinteresownie zajęła się akcją dla dzieci z Krzywańca. Ja, mam nadzieję, że się domyśliliście, nie jestem świętym Mikołajem. Mam na imię Paweł, a pomagali mi w filmie Martyna i Maciej. Maciejowi nic się nie stało, spokojnie, za to mam nadzieję, że wy pomożecie nam zrobić zakupy dla dzieci z Krzywańca. W ciągu 7 dni ogłosimy listę najpotrzebniejszych rzeczy dla nich. Wydajcie pieniążki, pomóżcie dzieciakom.